co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania, zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Jeszcze trochę. Zaczekaj na widok, Laro. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra. Możemy trochę zwolnić? Ten wiatr jest obłędny. Nie możemy się zatrzymywać. Hej. Nawet jeśli nic tam nie znajdziemy, pamiętaj, że twój tata byłby z ciebie dumny. Wiem. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. Niech to. Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. Cholera. Mało brakowało. Laro! Wszystko w porządku? Johna! Tutaj jestem! Przejdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! Niech cię, Laro. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. Chyba musimy przez nią przejść. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zażyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Burza jest coraz bliżej. Mamy nie więcej niż 2 godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Co ty myślisz?
Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Uważaj na spadający lód. Dobra. Jesteś gotowy? Do dzieła! Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Uważaj! O, niech to! O, mały włos! Przygnę mocniej do ścian. Dasz radę przeskoczyć? Dam radę! Cholera! Chyba nie dam rady przeskoczyć! Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę. Jeszcze trochę, Laro. Dasz radę! Johna! Udało się! Widzę ruiny! O Boże! Lara! Macie! Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak! Podciągnę cię! O kurwa! O tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Muszę cię nie utrzymać! Johna! Znajdź schronienie!
życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to... Trójca. Pradawna, bezwzględna sekta, chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Boże, przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anno, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Anu. Hej. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skur... Jasna cholera!
Co? Nie było mowy o strzelaniu! Zabierz nas stąd! Cholera! Cholera! Nie, nie, nie! Wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. We właściwe miejsce? Niewiarygodne. To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok! To tutaj! Tata miał rację. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Przeprowadził swój lud przez pustynię, do oazy. Nadal nie dzieje nic. Moim zdaniem nie przeżył. Dobra, idziemy. Stanty chce dostać się do grobowca przed zachodem słońca. Szukają grobowca. Muszę znaleźć go wcześniej. Ukryte wejście. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi.
muszę tam wejść. Zakon Trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Przedostać się. Niech to. No świeć. Tutaj stoczono bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom. Zakon Trójcy. Detonują ładunki, by wejść. Niesamowite. Udało nam się, tato.
tu będą.
coś przeoczyłam? Hej, tutaj! Ustawić ładunki! Grobowiec proroka. Nareszcie. Artefakt? W środku. Miejmy nadzieję. Otwórzcie to. Ostrożnie. To może być zabójczo niebezpieczne. Kim u diabła jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Zdaje mi się, że już to wiesz. Trójca. Gdzie jest artefakt? Nie wiem, o czym mówisz. Nie igraj ze mną! Przyszliśmy tu za tobą. Słuchaj, grobowiec był pusty, gdy tu przyszłam. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu. Ziemię! Johna! Laro! Mam ci tyle do powiedzenia, nie wiem. Znalazłaś grobowiec proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie trójca. Próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kitierz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro! Jeśli boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kitierz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie?
Pomyśl tylko, gdyby artefakt naprawdę pozwolił nam odkryć tajemnicę nieśmiertelności, wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Johna, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na tropki Pierzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. Powstrzymać nas! Niech to, Laro. Co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam, Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do niego pierwsi. Ruszamy na Syberię. Jesteś tam! Znalazłem schronienie! Johna! Jeśli mnie słyszysz, zawróć. Nie próbuj mnie szukać. Muszę zrobić to sama. Muszę znaleźć schronienie. Idź dalej. No dalej. Dasz radę. Rusz się. Stare obozowisko. Dobra. Dobra. Muszę rozpalić ogień. Okej. Może się uda. To za mało. Nie starczy do rana. Muszę zebrać więcej. Suche.
Powinno się palić. Mam nadzieję. Leży tu od niedawna. Nie ma mięsa, ale... Wracam do obozowiska. Przetrząsają ruiny w górach. Jeśli artefakt tu jest, znajdziemy go. A co z ocalałymi? Dalej stawiają opór. Ale wkrótce opanujemy sytuację. Dobrze. Trójca wierzy w twoje możliwości. Trójca... Potrzebny mi mocniejszy łuk. Chciałabym, aby ten ból nie był tak znajomy. To jak patrzeć staremu wrogowi w oczy. On chce mnie złamać. Chce, abym położyła się i umarła. Ale nie zrobię tego. Nie mogę. Tutaj coś jest. Inaczej trójca nie zapuściłaby się w to mroźne piekło. Mam tylko nadzieję, że Johna jest cały. Że znalazł drogę z powrotem. Ja... Nie mogłam znów narazić go na niebezpieczeństwo. Po prostu nie mogłam. Nie mogę znów go stracić. Ból byłby nie do zniesienia. To moja własna ścieżka. Muszę przemierzyć ją samotnie. Te ruiny... mongolskie. Thank you.
Trójca. Są tutaj. Centrala, słyszysz mnie? A kurwa. Niech to szlak. Co to było? Laro, znowu zapomniałaś, do czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, moja małpko. Wybierasz się na nową wyprawę? Tak, ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć ciebie u swego boku. Ale ta wyprawa jest zbyt niebezpieczna. Laro, posłuchaj. Pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego. A ja będę z ciebie dumny. Poczekaj, kochanie, muszę odebrać. Muszę opatrzyć te rany. Te liście powinny powstrzymać krwawienie. Potrzebuję jakiegoś opatrunku. Się, że szlak prowadzi przez jaskinię. Muszę uporać się z tym niedźwiedziem. Te grzyby to muchomory. Zdaje się, że uda mi się przygotować truciznę. Thank you.
Wyciągnąłem wiele wniosków z rzezi w grobowcu proroka. W ciągu ostatnich kilku dni wszyscy moi towarzysze zostali zabici. Wyznawcy fałszywego proroka ginęli setkami, ale ostatecznie odnieśli zwycięstwo. Zamknąłem grobowiec tak szczelnie jak mogłem i powiedziałem mieszkańcom pobliskiej wioski, że prorok zginął. Zagroziłem im, że to miejsce powinno pozostać w ukryciu. Nie wiem, czy prorok przeżył, ale będę podążał ich śladem. Nikt nie ucieknie przed zakonem Trójcy. Mongolskie. Nie umiem ich odczytać. Od roku towarzyszę armii Mongołów jako wysłannik zakonu Trójcy. Mimo pogańskich obyczajów, ich chan jest wspaniałym dowódcą. Pomagałem mu w podbijaniu całych narodów, paleniu miast i zabijaniu książąt. Wszystko po to, by znaleźć proroka. Rzeź Rusów nie poszła na marne. Wśród łupów znaleźliśmy od dawna poszukiwaną mapę. A dziś rano, po wielu miesiącach wędrówki przez góry, ujrzeliśmy budynki wzniesione w zielonej dolinie otoczonej lodem. Znaleźliśmy Kitiesz. Wciąż opowiadam Hanowi o bogactwach, które zagarnie.
Tylko to motywuje go do dalszej wędrówki. Jednak to Bóg odniesie prawdziwe zwycięstwo, gdy zmieciemy proroka z powierzchni ziemi. W końcu boskie źródło będzie nasze.
są chyba mongolskie. Nie umiem ich odczytać. Myślę, że coś z tego będzie. Powinnam wrócić do obozowiska i spróbować. Muszę odpocząć. Zimno mi. Jestem zmęczona. Nie, to ty mnie posłuchaj. To odkrycie jest zbyt ważne. Mam gdzieś moją reputację. Nie waż się mi grozić. Po tym, co zrobiłem? Halo? Halo? Tato, co się dzieje? To głupcy! Przerażasz mnie. Wpadłem na trop, Laro. Czegoś bardzo ważnego. Kiedyś... zrozumiesz. Nie chcę rozumieć! Chcę, żebyś przestał! I znowu był moim tatą. Zatrzymuj się, biegnij! O! Rozwalcie ją! Znaleźliśmy kolejne obozowisko. Popiół w ognisku był jeszcze ciepły. Muszą być niedaleko. Odbiór. Nadal mamy problemy z łącznością, więc trzymajcie się blisko. Musimy ich znaleźć, zanim przygotują kolejną akcję. Przyjąłem. Dokładnie przeczeszemy teren. Centrala. Rozchodzimy się, żeby odszukać trop. Zrozumiałem, ale wygląda na to, że się wycofali. Celem głównym jest znalezienie za... Podajcie dalej. Tubylcy zastawili wnyki na polanie. Najwyraźniej przewidzieli, że ruszymy ich śladem. Jasna cholera. Wcale nie uciekali.
To była podpucha. Wciąż tam są. Brinker nie żyje. Ktoś musi go odciąć. Próbujcie wywołać obiekt przez radio. W ostatnim zgłoszeniu meldowali o ataku. Od tamtej pory cisza. To było kilka minut po tym, jak tubylcy zaatakowali nas w pobliżu ruin. Później uciekli, oddalając się od obiektu. To była zaplanowana akcja dywersyjna. Próbują nas rozdzielić. Zwiat spieprzył robotę. To nie są zwykli wieśniacy. Tak, to działania partyzanckie. Wykorzystali nasz system komunikacji, gdy tylko wkroczyliśmy do akcji. Do wszystkich oddziałów, uważnie obserwujcie teren. Tubylcy pozostawiali w lesie pułapki. Korona należała do jednego z władców Rusi Kijowskiej. Jakim cudem znalazła się tutaj? Ktoś miał ją na głowie, kiedy zginął. Zbliża się! Jesteśmy pod ostrzałem! Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam go słuchać. Nigdy mnie nie nudzi. Nie byłem nigdy specjalnie wierzący, ale teraz to coś więcej. Prawda. Kiedyś byłem załamany, ale Trójca przywróciła nam życie. Dała cel. Nowy świat czeka. Nawet niedowiarki odegrają w nim rolę.
tu jest. Za mało miejsca na walkę. Lepiej go wywabić. Zyskałam trochę czasu. Cholera. Będzie zimno.
bizantyjska galera wojenna. Skąd u diabła się tu wzięła? Mongolskie. Przechodzili tędy. Zaginione miasto musi być blisko. Nie jestem waszym wrogiem. To się jeszcze okaże. Zabiłaś tamtych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w Cesarstwie Bizantyjskim. Czy to możliwe, że to potomkowie ludu proroka? Ciekawe, czy wiedzą coś o zaginionym mieście albo o boskim źródle. Trójca na pewno zrobi wszystko, żeby się tego dowiedzieć. Obawiam się, że tym ludziom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Oby stare powiedzenie o wrogu mojego wroga było nadal aktualne. Mogę mu teraz pomóc. Do wszystkich jednostek. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. 2 lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem, jak oczy tego mężczyzny zachodzą mgłą i słuchałem, jako coś mnie błaga. Nie wiem, w jakim języku. Czekałem z nim na śmierć i patrzyłem.
W jednej chwili jeszcze tu była, w następnej nic, tylko martwe mięso. Zwymiotowałem na śnieg, na którym zastygła krew tego chłopaka, ale jego już nie ma, a ja żyję. Konstantin ciągle nam powtarza, że przybyliśmy tu, by wykonać dzieło Boże. Zaczynam to rozumieć. Dostaliśmy informację. Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjawi. Hej, czy ktoś mnie słyszy? Do jasnej cholery, musimy przywrócić łączność. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony sufizm zaatakował siekierą trzech uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać żywcem jednego z nich. Kim w ogóle są ci ludzie? Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tych górach jest stara wioska. Nasi ludzie spodziewali się rolników, myśleli, że poddadzą się bez walki. Rolnicy, jasne. To przeszkoleni partyzanci. Zdaje się, że sprowadzili tam Sowietów. To może być dobry znak. Jeśli pilnują czegoś, co jest ukryte w górach, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Wiesz, czego my tu właściwie szukamy? Szeregowi nie mają dostępu, ale to musi być coś ważnego. Zbyt duża operacja. Jestem w terenie prawie od roku. Nie widziałem dotąd niczego podobnego. To największa operacja od akcji na wyspie, ale tam chodziło o zatarcie śladów. Tutaj mamy zupełnie inną sprawę. Mam dla ciebie radę. Nie wychylaj się. Nie zadawaj zbyt wielu pytań. Czekajcie, sprawdzę to. Trzymaj się blisko. Coś się dzieje. Głowiec Konstantina. Co on tu do cholery robi? Czy ja wiem. Nasi spytali żywcem jednego z tubylców, żeby go przesłuchać. Sprawdziliśmy przy tym trzech ludzi. Pewnie dowódca chce sprawdzić, czego się dowiedzieliśmy. Konstantin spodziewa. Chwila. Sprawdzę to. Chwila. Sprawdzę. Słyszę cię. Granat!
Mamy intruza. Cała twoja rodzina. Wszyscy. Czy uda mi się zatamować uciek. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zamek. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć części zamienne. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Jak mógłbyś zrozumieć? Uspokój się. Uspokój. Nie bój się cierpienia. Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Nie ważcie się go tknąć. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? To cholerstwo nas 50 lat. Chyba zepsuł się zawór. Dobra, zakręćmy go. Po tym ataku nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Dobra, zajmę się tym. Trzymaj i nie ruszaj tym. Muszę się zaprzeć. Szlak.
Słączka ma uszkodzony gwint. Pomożesz mi? Jasne. Nadal... Stracimy całe pieprzone paliwo! Nie widzę tu żadnych... No dalej! Poczekaj, za mocno. Spróbuj delikatnie. To gówno jest całe zardzewiałe. Jak tam? Nie wiem, czy uda mi się zatamować wyciek. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawór. Nie wiem, czy uda nam się tu znaleźć części zamienne. Jesteśmy pod ostrzałem! Jest tu Konstantin. Człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Jest brutalny, niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. Wejść. Zauważą mnie. Musi być jakieś inne wejście. Mamy zabitego! Nie strzelaj. Nie jestem wrogiem. Kim jesteście? Później będzie na to czas. Jeśli chcesz odpowiedzi, słuchaj uważnie. Udało nam się zniszczyć starą wieżę radiową, ale utrzymują łączność dzięki powtarzaczom. Musimy je wyłączyć. Pomóż mi, a powiadomię innych, że można ci ufać. Będę się za nimi rozglądała. Dobrze. Nie mamy dużo czasu.
wzmacniacze sygnałów radiowych. Zainstalowali je na pewno ludzie Trójcy. Te oznaczenia nie są po rosyjsku. Może to ostrzeżenie? Więcej informacji. Jeśli Konstantin będzie musiał zrobić, to sam nie będzie zadowolony. Przyciśniemy go, ale on ewidentnie zna metody przesłuchiwania. Uważam, że jest przywódcą ocalałych. Musi coś wiedzieć o boskim źródle. Znajdź jego słabość. Wykaż inicjatywę. Ten więzień. Może go odnajdę. Thank you.
Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego. Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje. Zrobiłaś to? Zniszczyłaś nadajniki? Gotowe. Powtarzacze są wyłączone. Znakomicie. Nie mamy dużo czasu, ale skoro walczysz z nami, to ci się przyda.
stare sowieckie obozowisko. Teraz korzysta z niego Trójca. Jesteś nowy w dolinie, prawda? Tak, przyjechałem ostatnim transportem. Słyszałem, że będą kolejne. Gromadzą tu sporo ludzi. Zdaje się, że zaplanowali coś naprawdę dużego. Jesteś nowy w Trójcy, prawda? Pierwszy kontrakt. Kilku znajomych poświadczyło za mnie. Nie spieprz tego. Płacą lepiej niż ktokolwiek, ale nie tolerują błędów. Oglądaj się za śladami tubylców. Trudno zgadnąć, kiedy przypuszczą kolejny atak. Niech tylko spróbują. Uwaga, coś widziałem. Jest coraz bliżej! Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla Trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Ci ludzie są szaleni. Wykradałem im sprzęt. Jest twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale jeśli coś zmęszą albo zobaczą mnie z tobą, będzie po mnie. Potrzebuję niemożliwej do namierzenia waluty na wypadek, gdybym musiał zniknąć. Najlepiej złota. Dobijemy targu. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od Trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. Hej! Laro, ocknij się, żyjesz? Och, dzięki Bogu. Anna, co... co ty tu robisz? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się.
Strasznie mi przykro. Nie, pomyślałam, że trafię do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Och, nie, Laro. Ostrzegałam cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to! To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. Naprawdę nie wie. Co? Ty... Nie. Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ty... Ty szmal! Nie mogłaś odpuścić. Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens. My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa Trójca! Odmawiasz? A jak ci się, kurwa, zdaje? Powiedz mi, Ano. Trójca zwerbowała cię, zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem? Czy dopiero później? Kochałam Richarda. Ale był zaślepionym idealistą. I to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała, przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie. Jeszcze nie. Ty i ja. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym. Jeszcze nie koniec! Szukicem! Może nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Ja też, a tu proszę. Jak ma na imię moja nowa znajoma? Nieważne. Długo tu nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem, kim jesteś ani co tutaj robisz. Przykro mi.
ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Beze mnie daleko nie uciekniesz. Nawet nie wiesz, jaką drogę już przebyłam. Co o nich wiesz? To sekta. Pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że realizują dzieło Boże. Z tego, co widziałam, daleko im do świętości. Czuję podmuch powietrza. Może się wydostanę. Co masz zamiar z tym zrobić? Dam ci znać, jak coś wymyślę. Ostrożnie. Ledwie to usłyszeli. Tym bardziej trzeba się stąd wynieść. Można tędy wyjść? Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać.